Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteś na kanale Enjoyment. Dzisiaj zrobiło się już mega świątecznie u nas i też świąteczny temat, ponieważ będą testowane wycinaki pierniczkowe z Pepco i z Tesco. I dzisiaj się tym zajmiemy, pierniczki będą takie grubsze, nadziewane, a tymczasem przechodzimy do ciasta, jakie zrobiliśmy. Ja już ciasto mam gotowe i jest to ciasto, które leżało w lodówce 3 dni. Powinno leżeć minimum 10 godzin, ale jakoś po prostu nie mieliśmy czasu wcześniej, więc wali tak piernikiem cała lodówka i puchał. I jak go zrobić, już wam opowiadam. Co potrzebujemy do zrobienia tych naszych pierniczków? I teraz wymienię wam składniki, które również macie wypisane w opisie. Potrzebujemy 500 g mąki, 150 g masła, pół szklanki cukru drobnego lub cukru pudru, i jest to około 150 gram. 200 gram płynnego miodu, najlepiej aby był to miód naturalny, nie żaden sztuczny. Pół szklanki śmietany kwaśnej 18% i to wychodzi jakieś 150 gram. 4 żółtka jajek, 2 łyżeczki sody oczyszczonej, łyżeczka kakao i przyprawa do piernika. Jeżeli macie w tej przyprawie do piernika cukier, jak zobaczycie w środku, to musicie dołożyć dodatkową łyżeczkę cynamonu. Jeżeli ta przyprawa jest bez cukru, co musicie zobaczyć w opisie z tyłu na tej przyprawie, to możecie ominąć ten krok. To wszystko musimy rozpuścić. Jeżeli się zagotuje, to nic się nie stało. Wymieszajcie to dokładnie, odstawcie, żeby to się ostudziło. Nie wlewamy takiego gorącego do pozostałych składników. I teraz przechodzimy do składników suchych. Do miski wrzuciliśmy mąkę, 4 żółtka i cukier. I do tego wkładamy wcześniej przygotowaną śmietanę z wymieszaną sodą. Wszystko razem sobie mieszamy. Ja to na chwilę odstawiłam, ta śmietana zacznie nam rosnąć. I wkładamy ją po prostu do całej misy. I do tego również dajemy przestudzoną naszą masę piernikową, którą gotowaliśmy, rozpuszczaliśmy w rondelku. I to wszystko musimy dokładnie wymieszać. Z racji, że masa będzie dość płynna, musimy zostawić ją w lodówce do ostudzenia na minimum 10 godzin, tak jak mówiłam, u nas leżała 3 dni. Wtedy ona stwardnieje przez to masło i to wszystko, po prostu te składniki będą twardsze i to właśnie mamy tutaj teraz i z tym będziemy pracować. To musimy rozwałkować, no i po kolei. Najpierw przygotowujemy stolnicę i tą stolnicę sobie posypiemy mąką, żeby nam się nic, wiecie, nie przykleiło i będziemy wałkować to ciasto, także sypiemy. Teraz wyjmiemy sobie ciasto, które samo z siebie nie wypadnie z tego, bo przecież... Dobrze stwardniało przez te 3 dni w lodówce. Prędzej złamię mu miskę, niż to wyciągnę. Kurde, kto by powiedział, że tyle z tymi świętami się człowiek musi machać? Koniec zabawy. Koniec zabawy, ten głupi ciasto. No jak się nie jada, to się lubi, to się lubi, to się ma. I tak trzeba po części wałkować, bo ciastka rosną, nie można ich za dużo dać na blaszkę. One się szybko pieką, szybko chłodzą. Skubane. I proszę mnie nie hejtować na to, że próbuję wygrzebać, wydrapać wszystko z miski. Brzydki. Okej, okay, no to teraz skoro już sobie kulki porobiłam, to musimy wyrobić ciasto i będziemy je rozwałkowywać. Zapraszam na stolnicę. Proszę tutaj. Musimy zrobić tak, żeby ono się trochę mniej kleiło, a bardziej nie kleiło. I wałkujemy. Teraz je odczepię, no nie będzie aż takie umącone, żeby nie było za dużo. Okej, moi drodzy, rozwalamy tą wszystko tutaj.
wszystkie. Ale mam zabawę. Dobra, to wycinę. To jaki? Dobra, renifer pierwszy. Za lekko. Pierwsze będzie brzydkie. Renifer mi nie chce wejść. Ogonek mu odpadł. Nogi oderwałam. Jeszcze raz. Okej, okay. Mamy to? Jest! Mam pierwszego! Piernikowe to muszą być serduszka. Ludek! Ludek piernikowy musi być! Mam też dziewczynkę! Będą się kochać. Będę sobie u siebie na solarium. Dość wypieczone są? Zajebiste! To te sklepowe to mogą się schować. Takie mięciutkie. Jakie dobre. Rób mojego ciastko! Całego tego zrobię, takiego wielkiego ciastka. Tu, pół choinki. Tak będzie. Stop. Dawaj nóż! Próbujemy! Boże, jak my będziemy mieć kiedyś dziecko, to ono będzie patrzyło na nas jak na debilów. Muszę po liniach przejechać, żeby mój mózg zapamiętał kształt, nie? To będzie wielki ciastek, zrobię to też? Potem go zjemy. A co, to jest tylko twój? No. Robi drugi? No, ja też chcę ciastka jak coś. To robię drugi duży? No. Okej. A mogłabyś mi polizać guziczki? Dobrze, polizę twoje guziczki. Pan ciastek. Zaczynamy! Tak wyglądasz. Wyglądam. Ostatnia rzecz, którą próbujemy, to będziemy nabijać pierniczki dżemem. Naszym powidłami. Mój podział. Mądrzej się też pomysł. Sporo czemu wtedy wchodzi. Słówko. O, boli. Takie są idealne. Okej, i to już koniec.
tych naszych ciastek. Powiem wam, że przepis super i naprawdę warto zrobić to z całą rodziną. Warto zrobić grubsze, jeżeli chcecie je nadziewać, wtedy są pycha. Byle nadziać je powidłami, żeby było coś kwaskowatego, jakiś kwaśny dżem. No powidła tutaj najlepsze, zawsze pierdnie z powidłami, nie będę wymyślać. Dajcie znać, jeżeli wykorzystacie ten przepis. Dajcie znać, jeżeli zmotywowaliśmy was do zrobienia pierniczków i oznaczcie nas koniecznie na Instagramie. Będzie nam mega, mega miło, jak zobaczymy świąteczny czas u was. I co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Widzimy się już za niedługo w kolejnym świątecznym projekcie. Do zobaczyska. Pa!